Starzec w oczy kukurą. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie na kolejnej debacie z cyklu Areopag Wiary, dokładnie Kołobrzeski Areopag Wiary. Temat dzisiejszego spotkania: Bóg wśród bezdomnych. Wszyscy goście zaproszeni to praktycy, a organizatorami debaty jest portal Kołobrzeg Wiary i internetowa telewizja diecezjalna Dobre Media. Ja nazywam się Jarosław Banaś. Bardzo serdecznie dziękuję organizatorom za zaszczyt i witam szacownych gości. Pozwolę sobie przedstawić. Siostra Katarzyna ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego Apallo. Witam serdecznie. Brat Tomasz Ciesielski, kołobrzeżanin, który posługuje w Belgii. Pan Tadeusz Lewandowski prowadzi wraz z małżonką Elżbietą dom świętego Michała Archanioła na Roli koło Lipia. Witam serdecznie. Z Koszalina, bardzo zacna reprezentacja, brat Franciszek ze zgromadzenia Bracia Miłosiernego Pana, siostra Judyta ze zgromadzenia Siostry Miłosiernego Pana i brat Wawrzyniec z tego samego zgromadzenia z Koszalina. Bardzo serdecznie witam. Mamy pomysł taki ustalony z organizatorami, że najpierw pozwolę sobie być trochę bardziej dziennikarzem chcącym zrozumieć, co was popchnęło do tej posługi, a w drugiej części podejmiemy wątek, no, wydaje się bardzo filozoficzny, dla wierzących oczywisty, ale liczę, że internauci, którzy nas oglądają, to nie tylko osoby wierzące, ale to osoby, które w ogóle interesują się bezdomnością i obecnością Boga. Ze znakiem zapytania, z wykrzyknikiem, jakkolwiek, ale jednak z obecnością. Więc na początek chciałem tutaj wszystkich, jak już powiedziałem wcześniej, praktycznie pracujących z bezdomnymi, z ubogimi, poprosić, żeby powiedzieli parę słów, otworzyli się na siebie i parę słów o sobie. Czy mogę siostrę Katarzynę na początek poprosić o głos? Jak to się stało, że siostra jakby poczuła to powołanie i że pełni tą posługę ubogim i bezdomnym? Ja poczułam powołanie właściwie do służby Bogu i tak trafiło, że Pan Bóg powołał mnie do zgromadzenia o charyzmacie, służenie Chrystusowi w ubogich, tak brzmi charyzmat dokładnie naszego zgromadzenia, więc wpisane jest w nasze powołanie, w nasze życie sióstr miłosierdzia, służba wszystkim ubogim, najuboższym. I to jest nasza codzienność. My, nie ma racji bytu nasze życie i nasza posługa bez ubogich. No to muszę, no, tak zainteresować telewidzów. Jak to się dzieje, że młoda dziewczyna mówi: zostawiam wszystko, będę służyć? Co musi nastąpić? Ja nie proszę tutaj o wynurzenia osobiste, o sny, o przeczucia, o filozofię wewnętrzną, która jest być może objęta tajemnicą, ale taki zwykły człowiek, który ogląda, no mówi: zaraz, no co jest? Przecież to jest normalna dziewczyna, a tu raptem posługa, misja, służba. Jak ten proces następuje? I to jest też pytanie do siostry Katarzyny i do kolejnych z was. Bardzo proszę. Myślę, że w czasie formacji kształtuje się taka osobowość służebnicy w naszym przypadku. Niemniej w sobie chyba też człowiek ma takie pokłady takiej potrzeby, żeby być dla drugiego człowieka. To trzeba kochać drugiego człowieka. To bez miłości do drugiego człowieka i bez miłości do siebie, myślę, że słabo wychodzi, ale tego się człowiek uczy do końca życia. Ja nie powiem, że ja jestem prawie 30 lat w zgromadzeniu, że ja umiem kochać drugiego człowieka. To jest ciągle w drodze.
No i oczywiście w moim przypadku i w naszym przypadku myślę, że jest to miłość podyktowana najpierw też miłością do Pana Boga, bo Bóg jest miłością. To jest taka jedna rzecz. A druga rzecz, kiedy więcej szczęścia jest dawaniu, aniżeli braniu. Ja tego doświadczam. Może nie od samego momentu, kiedy jestem w zgromadzeniu, ale mi zawsze dużo radości sprawiało bycie dla drugiego człowieka i jak w zgromadzeniu to wszystko jest jakby tak formowane w tym kierunku i popiera, potwierdza tą drogę. Też sama w różnej sytuacji znajdowałam się i duchowej, i psychicznej, i fizycznej, i też sama potrzebuję pomocy, więc to jest chyba tak, nie wiem, automatycznie trochę w moim przypadku. Bardzo serdecznie dziękuję. Brat Tomasz, to jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo jeszcze o ile mogę zrozumieć powołanie w swoim środowisku, w środowisku diecezji w Polsce, ale brata Tomasza wyniosło do Belgii, więc jak się odczuwa powołanie do pracy za granicą? Jak się odbiera ten sygnał? Znaczy, myślę, na pewno całkiem inaczej niż siostra tutaj. Dla mnie, na moje powołanie, myślę, że miało wpływ bardzo dużo. Ja pracuję, posługuję na ulicy od 20 przeszło lat. Wcześniej pracowałem w różnych stowarzyszeniach czy tam instytucjach. Myślę, że na moje powołanie dzisiejsze, na to, co ja robię dzisiaj, wpływ miało bardzo, na pierwszym miejscu Pan Bóg, ale potem wszystkie takie sytuacje zewnętrzne, które gdzieś tam w moim życiu następowały i tak dalej. I jakiś czas temu, mieszkając w Nicei, odczułem takie mocne pragnienie właśnie pójścia na ulicę totalnie i otwarcia misji w Belgii. Dlaczego Belgia? Nie wiem. Jak biskup się mnie pytał, dlaczego Belgia, to powiedziałem, że nie wiem. I do tej pory nie wiem, to jest najlepsze. I tak się też stało. Poczułem takie pragnienie. Trochę mi to przypomina powołanie Abrahama. Idź, rób, zakładaj. A czemu może do Abrahama nie zakładał wspólnoty? Ale idź, gdzie ci wskażę. Ja tak samo. Wyjechałem z kraju, z Francji, gdzie do kraju, którego w ogóle nie znałem. Nie znałem nikogo. Tak naprawdę nie wiedziałem, gdzie iść. Wcześniej napisałem do paru diecezji, nie odpowiedziały mi. I gdzieś tam teraz widzę w przeciągu czasu, jak Pan Bóg prowadził, tylko On może tak wymyśleć świetnie, że gdzieś tam mój kolega, taki benedyktyn, mówi, słuchaj, ja znam takich benedyktynów w Ławrę, w Belgii, pojedź tam, porozmawiaj, oni może będą mieli jakieś światło. I tak się też stało, pojechałem tam, tam przeor wysłuchał mnie i on stwierdził, słuchaj, ty musisz iść na ulicę, zadzwonił do kurii. I tak się rozpoczęła cała droga. Oczywiście to jest na razie eksperyment i moja posługa na ulicy to jest bycie na tej ulicy dosłownie, prawie 24 godziny na dobę. Ja czasami w nocy wychodzę do tych ludzi, czasami albo w ciągu dnia, więc na pewno nie jest to takie typowe życie zakonne, jak mamy w głowach. Bardzo dziękuję, ale jeszcze dopytam, bo oglądają nas, mam nadzieję, też osoby, które pytają swoją drogę w życiu. I o ile na przykład wyjazd na festiwal rockowy jest oczywisty, zbieramy pakę pod domem, meldujemy rodzicom i jedziemy się bawić, to jak odbiera się sygnał, że nie jedziesz się bawić, tylko jedziesz służyć? I to akurat tam, no, o ile festiwale rockowe mają określone adresy, okej, jedziemy do Gdańska, czy tam do Sopotu, czy gdziekolwiek, a tutaj no, głos, przeczucie, jak się w środku to kształtuje? Znaczy ja mamie nie meldowałem, ale to jest ciekawe pytanie, troszkę trudne, bo jak się czuję? Na pewno czułem jakiś strach. Może strach to jest za duże słowo, jakiś taki, nie wiem jak to powiedzieć. Był pokój, takie przekonanie, że to jest to, ale gdzieś tam strach, jak to będzie, w jakie to formy ma się ubrać, tak? Kto mnie przyjmie i tak dalej, to gdzieś to było, tak po ludzku. Ale na pewno wewnątrz gdzieś miałem takie przeczucie, że to mam robić. Był pokój, pokój w sercu. Siostra się uśmiecha, ale siostra też się trochę bała powołania. Tak uzupełniając. Bać nie, ja nie bałam się powołania. Strachu nie było. Ale zupełnie miałam inne wyobrażenia.
i było miłe rozczarowanie, ponieważ chyba naoglądałam się niewłaściwych filmów o życiu zakonnym i potem byłam sukcesywnie miło rozczarowana, że zupełnie to jest inna rzecz niż to wszystko wygląda i jak się mówi przeciętnie o życiu zakonnym. Dziękuję. Pan Tadeusz przyjechał do nas z żoną Elżbietą. Razem prowadzą dom świętego Michała Archanioła na Roli koło Lipia. No i to jest małżeństwo. Jak pytałem wcześniej, no to powiedzieli, że to jest ta droga. Ale teraz proszę powiedzieć publicznie, jak, bo o ile jeszcze mogę sobie wyobrazić młodych ludzi, ludzi, którzy nie są w związkach, że mają ten imperatyw, ale państwo już ukształtowana rodzina, jakby cel wytyczony i raptem posługa. Znaczy, ja powiem jak to, no tutaj też takie może troszkę złe słowo, że prowadzą, bo jakby tak spojrzeć na to, to ten dom prowadzi nas bardziej. I ten dom, styczność z tym miejscem, czyli najpierw ze wspólnotą Dzieci Łaski Bożej, z tym miejscem i z tym domem, to tu się zaczęło nasze nawrócenie, które też Pan Bóg chyba myślę, że przygotował nas na to wszystko, bo ja też jakiś okres swojego życia miałem, że się bardzo mocno pogubiłem. Gdzieś bardzo daleko od Pana Boga byłem. Później te miejsce powoli, stopniowo, bardzo delikatnie gdzieś do mnie przemawiało, jakoś formowało. I po pewnym okresie koło nas też zaczęło się pojawiać właśnie dużo ludzi. Przyjeżdżało na początku na weekendy, na jakieś spotkania. No to zaczęło tak po prostu żyć już swoim życiem, ale i coraz bardziej gdzieś nasze małżeństwo razem. Właśnie no, Bóg jest dobry, że właśnie w naszym małżeństwie, że nie było rozłamu, że ja mam jakąś potrzebę, chcę się, na początku myślałem, może realizować, coś dobrego zrobić, chociaż w gruncie rzeczy to później wyszło całkiem inaczej, że poszliśmy razem jako małżeństwo, Ela też. I przyszedł taki moment, że kiedyś właśnie matka przełożona Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej spytała się, mówi, czy no, te domy stoją od jakiegoś czasu, czy byście nie chcieli zamieszkać, żeby zamieszkać. To mi bardzo mocno pasowało, bo ja też na tyle i na ile mogłem to oglądać, to zobaczyłem, że jest potrzebny wzorzec, czyli rodzina, mąż, żona. Dla kogoś, kto wchodzi z zewnątrz, który tą rodzinę utracił, może miał niewłaściwą, może był pokrzywdzony, wzorzec, że ktoś na niego czeka. Jest ciepła herbata, jest obróz, nie musi być wykwintnie. Po prostu, że ktoś na niego czeka, ktoś go wysłucha. Ile mu potrzeba? Godzinę, dwie, trzy. I na początku też taki zamysł właśnie był, no jeszcze przez ileś czasu ten dom tak się formował, gdzieś Pan Bóg nas przygotowywał, ale przyszedł taki, że trzeba było podjąć decyzję. Bo tych ludzi Pan Bóg przysyłał, bo my nie jesteśmy medialni, nie ogłaszamy się nigdzie, a ludzie zaczęli trafiać, Pan Bóg przysyłał z różnych części, nie tylko Polski. Ela właśnie wspomniała, że... Co to znaczy przysyłał? Dziennikarz robi reportaż. Kto Panu przysłał tych bezdomnych? Pan Bóg. Pan Bóg? Pan Bóg, tak. Jak to wytłumaczyć? Ja nie wiem właśnie. Ja nie znam, jak Pan Bóg to robi, nie? Jak my się sami ich nie rozpytamy. Jak się domyślacie? Po prostu są drzwi otwarte, ktoś puka, bo my nie wysyłamy, nie jesteśmy gdzieś na internecie, nie wysyłamy ulotek, a ktoś puka, to ja wiem, że to jest, że on. Co on, Pan Bóg go tu przysłał, zapukał, wchodzi. No dobrze, no, spróbuję to zrozumieć, bo ja tego też nie brat rozumiem. Tomasz chodzi po ulicy, no to mogę sobie wyobrazić. Idzie, widzi grupę siedzących, podchodzi. Orientuje właśnie się, a tutaj jest odwrotna sytuacja. Tak, z takich dziwnych rzeczy, to jak tutaj rozmawialiśmy z bratem Tomaszem, to mówię, taki najdalszy zakątek, skąd do nas człowiek dotarł, to było z RPA. Wszyscy się pytają, był czarny? Ja mówię, nie. No i ja nawet nie wchodzę w polemikę, skąd on się dowiedział w tym. Nie da się wytłumaczyć. RPA o numer telefonu, bo to jest po prostu, no, nie wchodzę w to, nie ma sensu. Jest dobrze, fajnie, że jesteś. Musimy tak przyjąć. I był taki moment właśnie tego przedstawienia, o które tutaj padło pytanie.
bo my wspólnie też jako małżeństwo musieliśmy to przetrawić i też jakiś strach był, obawa taka, bo nasze życie wywróciło się całkowicie. Moje, jeszcze Ela pracuje zawodowo, moje całkowicie. Po prostu odcięliśmy się od, można powiedzieć, od tych rzeczy świata. Przyszedł taki moment, no i też na początkach tych ludzi było coraz więcej. Dom, drewniane okna, trzeba było wszystko remontować. Ja mówię, jak to ugryźć, nie? No, pierwsze hasło było, że jakieś stowarzyszenie, ale... I ono się zawiązało i nawet bardzo gładko poszło, tylko że później jakoś my mieliśmy coś innego, inne nasze powołanie było niż jak rozmawialiśmy z tymi ludźmi. Chociaż to są nasi przyjaciele, ale oni inni mieli, no, my chcieliśmy dom, żeby to było, żeby to nie było przytulisko, jakieś stowarzyszenie, jakiś, nie wiem, ochronka, dom. I nie doszło do skutku. Mówimy, że nie, że po prostu jeżeli Pan Bóg, pamiętam ten dzień, to często go wspominamy taki, że przemodliliśmy to wszystko i mówimy, że jeżeli Pan Bóg, jeżeli to ma być to, a my się opieramy, kombinujemy, boimy się, to zróbmy tak, że po prostu, jeżeli to jest nasze chciejstwo, przecież to rąbnie, nie pociągnie pół roku, nie? A jeżeli nie, to zaufajmy Panu. Poprosiliśmy też księdza takiego, żeby wieczorem przyjechał, obecnie jest kamedułą, Makwart, ksiądz Makwart Grzegorz, teraz jego obecne imię jest ojciec Stanisław Kamedła w Biniszewie jest, żeby przyjechał w nocy, to była jesień, było zimno, dziurawo, no i dostaliśmy znak, że jedzie jeden ze współbraci, który potrzebuje pomocy, chce zamieszkać. I on przyszedł i mówi, a jak wy to widzicie, nie? I właśnie ja mówię, że to będzie miejsce opatrznościowe, nie? Ja nie wiem, lękam się też, bo nie wiem, nie chciałbym kogoś skrzywdzić, może mi się coś... I mówię, dajmy sobie na rok taką karencję, nie? Jeżeli to Pan Bóg będzie błogosławił, to wybuchnie, nie? Jeżeli nie, będzie to chciejstwo tatka i Elki, to pozamiatane, nie? Tajemnica. Tak, no i on też właśnie mówi, tak wysłuchał nas, wiecie co robicie? Mówi, i pamiętaj słowa, tak ten, no... One takie były właściwie ciepłe, bo mówi, wy jesteście nienormalni, nie? Tak po ludzku. Ja mówię, no chyba tak, nie? Ale ja mówię, jest... No, mamy, tak jak tutaj bratnia mógłby powiedzieć, takie to przekonanie po prostu, że to jest to. I od tego się zaczęło. Pobłogosławił, można w takim skrócie telegraficznym, że ta przemiana tego życia, wyjście z takiego, dajmy na to, świata, bo ja praktycznie jestem cały czas tam na miejscu, Ela jeszcze troszkę ma rok i niecały miesiąc emerytury, chociaż cały czas jesteśmy tam, nie przebywamy już praktycznie w mieście. No i tak to poszło. Dziękuję. No pojawił się kolejny wątek, to dla was coraz więcej do ogarnięcia. Nienormalność, to jest też coś, z czym się spotykam, że jak zaczynam starać się to zrozumieć, to często się właśnie pojawia określenie, no wiesz, ale tam koledzy to nie bardzo uważają, że jestem normalny. O tej nienormalności też. Dzięki za prezentację. Przechodzimy do Koszalińska, diecezja, brat Franciszek, siostra Justyna, brat Babrzyniec. Wyrocznikowo jesteście jakoś połączeni, mniej więcej pokoleniowo. Jak się wstępuje do zakonu i jak się odczuwa, może wcześniej, czy wiedzieliście dokładnie, wybierając zgromadzenie swoje, że będziecie taką posługę pełnić, czy dopiero dowiedzieliście się później? Bardzo proszę, brat Franciszek. My jako bracia jesteśmy dość młodym zgromadzeniem, bo utworzonym od 2018 roku w Domu Bożego Miłosierdzia, który już działa w Koszalinie i w tej diecezji od 10 lat. Natomiast u mnie było tak, że po studiach powiedziałem Panu Bogu, że zrobię coś szalonego, jak zdałem taki ostatni egzamin. Tak, jak to, przepraszam, przy pacierzu, Panie Boże, rozmowa z Bogiem? Można tak powiedzieć, chociaż to właśnie było w pokoju na stacji. Odpowiedział coś natychmiast? Bardzo. Tak? Odpowiedział. Udało się zdać ten bardzo trudny egzamin, ostatni.
to był sygnał. Na studiach. Jestem słyszany. Tak, tak, tylko może jeszcze powiem, bo to jeszcze nie było związane ze wspólnotą zakonną. Natomiast jak powiedziałem Panu Bogu, że zrobię coś szalonego, jak znam ten egzamin, to pójdę na ewangelizację nadmorską, którą właśnie organizatorem był Dom Bożego Miłosierdzia, czyli po 4 dniach rekolekcji z księdzem biskupem wychodzimy na 10 dni na plażę naszej diecezji i idziemy głosząc Pana Jezusa. Akurat wtedy to nie było na trasie kołobrzeskiej, nie pamiętam dokładnie, które to były plaże nadmorskie, ale właśnie pamiętam, że w tym czasie, tych 14 dni łącznie, bardzo mocno Pan Bóg dotknął mojego serca. Ja już wcześniej myślałem o takim życiu wspólnotowym, zakonnym, natomiast jakoś tak zostawiałem w tyle głowy też, żeby do końca to rozwiązać. No i po 14 dniach tej wspólnej ewangelizacji, też takiego doświadczenia, dlatego że na tej ewangelizacji nie bierze się ze sobą niczego, nie ma umówionych noclegów, nie ma się pieniędzy, żebra się jedzenie, czy tam też noclegi wieczorem. Jedynie chodzi o to, żeby iść i głosić napotkanym ludziom miłość Bożą. Właśnie po tych 14 dniach ewangelizacji wróciłem do siebie, do miasta, gdzie studiowałem, gdzie już też szukałem pracy. No i też tą wymarzoną pracę znalazłem po studiach, gdzie chciałem, ale przez ten czas też ewangelizacji poznałem ten dom. Dom Bożego Miłosierdzia w Koszalinie, gdzie pomaga właśnie osobom bezdomnym, uzależnionym od alkoholu, narkotyków, osobom, które nie widzą sensu życia. Jak przestraszyłem się? Przestraszyłem się może troszkę na początku, natomiast serce mi pokazywało, że to jest jakiś sens życia też. A normalność też w jakiś sposób nawiązuje do tych wcześniejszych wypowiedzi. Co z normalnością, zarzutem, że jesteś nienormalny, że brat Franciszek, tak, coś ma z głową, bo po prostu zostawia młodość, no właśnie, zostawia to, co, no, co jest jakby największym marzeniem. Ja już patrzę z perspektywy, no to jak sobie pomyślę. Tak, tak. Tak, tylko właśnie wybór. Taka nienormalność dla świata, a normalność dla Pana Boga. Bo jak ktoś ma tak doświadczenie Boga żywego, Jego miłosiernej miłości i doświadczam tego, że Bóg naprawdę mnie kocha i chce dla mnie jak najlepiej, to staram się swoje serce otworzyć na Jego wolę. I słucham. Ten znak to jest to, o czym brat mówił wcześniej, tak? Czyli idź tą drogą, zdasz egzamin i ja cię poprowadzę. Idź tą drogą, zdasz egzamin, to znaczy akurat to była moja propozycja, troszkę z Panem Bogiem. Natomiast Pan Bóg to bardzo mocno wykorzystał. Dlatego, że ja przez tą ewangelizację i doświadczenie Jego jeszcze bardziej, jak troszczy się nami, opiekuje się nami, poznałem ten dom. I kiedy wróciłem, już zacząłem pracę w swoim zawodzie, to z tyle głowy miałem takie pragnienie, żeby dać swój czas jakiś właśnie na ten dom, żeby pomagać potrzebującym, ubogim, żeby głosić, żeby mówić o Panu Jezusie i Jego dobroci. No i po jakimś czasie pracy stwierdziłem, że zrezygnuję z tej pracy i przyjechałem na rok wolontariatu do Domu Bożego Miłosierdzia. I tak wszystko się zaczęło, że zrobiłem ten rok wolontariatu, w tym czasie jeszcze bardziej dojrzewało we mnie powołanie do życia zakonnego. Rozeznawałem to z kapłanami, też z przyjaciółmi, też, których poznałem w Domu Bożego Miłosierdzia. No i to ruszyło, że wstąpiłem do wspólnoty. Proszę brata, środowisko, każdy, kto nas słucha w tej chwili i się zastanawia, bo zawsze telewidzowie, radiosłuchacze, no, kto czyta reportaż, to przenosi na siebie, tak? I patrzy, czy ja też bym tak mógł, ale czy to jest możliwe? Czy w takim razie można powiedzieć, że to przełamanie w takim młodym człowieku to musi być głos Boga i skąd jest pewność, że to jest głos Boga, że to nie jest przypadek, może zbieg okoliczności, może ten egzamin zdałeś, bo zdałeś, bo byłeś dobry. Może tak, natomiast ja modliłem się, prosząc Pana Boga, nie?
i przyjąłem to w wierze, że Bóg mi odpowiedział, a z drugiej strony po owocach poznacie. I teraz z perspektywy czasu, kiedy patrzę na ten moment, widzę, że on był bardzo błogosławiony, a ta modlitwa była bardzo błogosławiona, bo dała niesamowite owoce. Bo nie dość, że zdałem egzamin, to jest najmniej istotne. Większe jest to, że poznałem jeszcze bardziej Pana Boga w swoim młodym życiu wtedy. Naprawdę doświadczyłem, kim jest Bóg żywy. Nie jakaś tradycja, nie historia, nie to, że wynoszę to z domu, tylko rzeczywista relacja z Panem Bogiem, a nad to wszystko odnalazłem swoje najgłębsze pragnienie w sercu, które daje mi teraz szczęście. Dziękuję bardzo. Nie wiem, jak się do tego w ogóle odnieść, bo są tak dojrzałe zdania, że czasami doznaję zdziwienia. Siostra Judyta teraz, widzę, lekko stremowana, bo proszę powiedzieć o sobie, ale także spróbować ustawić się w tym wszystkim, co zostało wcześniej powiedziane, czyli jakby, czy to jest możliwe w ogóle, jak to w przypadku siostry było. Ja trafiłam do Domu Miłosierdzia Bożego 6 lat temu. I w sumie początkowy zamysł był taki, że przyjadę na tydzień i zobaczę, co to za miejsce, bo... Wiele... Ale dlaczego? Dlaczego akurat? Bo tu pytałem wcześniej, jak, czy siostra już wiedziała, jak ciężka jest ta misja, znaczy ciężka no, w naszym pojęciu. Bo na przykład takie wyobrażenie intelektualnej przygody w zakonie, filozofia, księgi, mnisi, rytuał poranny, jucznia, śpiewy, wewnętrznie, buduje się potężnie mądrość, intelektualna, no, życiowa przygoda. A tutaj posługa, bardzo, jak będziemy jeszcze za chwilę mówić, ciężka praca z ludźmi ubogimi i bezdomnymi. Czy siostra już wiedziała, na co się siostra pisze i skąd? W tamtym momencie życie zakonne mnie w ogóle nie interesowało, nawet takiej myśli w mojej głowie nie było. I przyjechałam może nawet z ciekawości, zobaczyć, co to za miejsce, bo słyszałam o Domu Miłosierdzia, że dzieją się tam różne niezwykłe rzeczy, na przykład ludzie modlą się o pieniądze, które są potrzebne na zapłacenie długów i te pieniądze otrzymują, więc jakoś tak mnie intrygowało to bardzo. I przyjechałam do tego miejsca. I pamiętam taki pierwszy moment, kiedy mój brat przywoził mnie samochodem i na podwórku zobaczyłam kilku chłopaków idących w kapturach z papierosem i jakoś tak się przestraszyłam, w ogóle byłam trochę zaniepokojona, co to za miejsce. Ja z takimi ludźmi nie miałam do czynienia wcześniej, gdzie ja w ogóle jadę. Ale takie kolejne spotkania właśnie z osobami, które mieszkają w naszym domu, czyli z osobami uzależnionymi, z ludźmi, którzy przeżywają różne trudności w swoim życiu. To było dla mnie takie bardzo leczące też z mojego egoizmu. Kiedy ja właśnie byłam skupiona na jakimś swoim problemie i zmierzyłam się właśnie z taką historią człowieka, który przeżył coś dramatycznego w swoim życiu. Rodzina patologiczna, czy w ogóle życie w domu dziecka. I kiedy ja właśnie skonfrontowałam to, co jest we mnie, z tym, co ja słyszę od tej osoby, to bardzo jakoś tak pozwoliło mi to wyjść z siebie i zobaczyć, że te moje problemy, które ja mam, tak naprawdę są niczym w zestawieniu z tym, co słyszę od tej osoby. I też mnie to bardzo zaskakiwało, że ludzie, którzy znają mnie pół godziny, jeden dzień, tydzień, przychodzą do mnie i całe życie swoje mi opowiadają. I to był taki początek właśnie spotkania z tymi ludźmi, którzy tak bardzo tej miłości też ludzkiej potrzebują. I z czasem pojawiło się takie pragnienie w moim sercu, żeby dać trochę więcej z siebie. I była takie wydarzenie, na które pojechałam, żeby głosić Pana Jezusa, misję święte, coś w rodzaju rekolekcji. I tam, może to zabrzmi dziwnie dla kogoś, kto nie zna Boga, ale usłyszałam taki głos w sercu, coś takiego nagłego pojawiło się. To było takie zaproszenie do życia zakonnego. I wtedy w
ogóle byłam bardzo zaskoczona, wręcz jakaś obawa pojawiła się w moim sercu. Też potrzebowałam kilku lat, żeby dojrzeć do tego i żeby właśnie odpowiedzieć na to wezwanie Boże. I od 2 lat jestem siostrą zakonną. I kiedyś taka refleksja mnie naszła, dlaczego jest takie właśnie nazewnictwo siostra zakonna? Dlaczego to słowo siostra? I tak sobie odpowiedziałam, że siostra to jest ktoś bliski, jedna z najbliższych osób w naszym życiu, jeśli relacje w rodzinie są poprawne. I wtedy zrozumiałam, że właśnie ja mam być siostrą dla ludzi, kimś takim bardzo bliskim. I też taki głęboki sens w tym odnajduję, właśnie, że ja chcę być taką siostrą dla każdego człowieka, przede wszystkim w tym miejscu, gdzie mnie Bóg postawił, w Domu Miłosierdzia, że ja chcę być siostrą dla tych wszystkich, którzy są tak bardzo poranieni, kimś takim bliskim, do kogo mogą się zwrócić, z kim mogą też dzielić swoje życie, wszystkie swoje trudy, jakieś porażki życiowe. Dziękuję. Brat Wawrzyniec, to samo pytanie, ta sama prośba i także prośba o to, żeby się odnieść do tych wcześniejszych wypowiedzi, czyli do lęku, do nienormalności, do głosu, jak to w przypadku brata było. Co było sygnałem, dlaczego i czy wiedział brat, na co się pisze? Ja w Domu Miłosierdzia jestem 2 rok. Ale ogólnie taka moja mocna odpowiedź na powołanie do życia zakonnego była 6 lat temu. I wtedy też tak rozeznałem, byłem w innym zgromadzeniu zakonnym. Przyszedłem całą formację początkową, czyli rok postulatu, rok nowicjatu i rozpocząłem studia teologiczne w Krakowie. I tam piątki mieliśmy wolne bez wykładów. I wtedy przełożeni też mnie wysłali do dzieła ojca Pio, do braci kapucynów. I tam była moja pierwsza taka styczność, taka bliska relacja też z osobami potrzebującymi, bo ta moja posługa wyglądała albo na świetlicy, czyli bycie, rozmawianie, granie w Chińczyka, nawet takie proste rzeczy, albo praca w garderobie, czyli wydawanie odzieży wszystkim tym, którzy tam tego potrzebowali. I tak minęło 10 miesięcy, raz w tygodniu właśnie tam ta moja posługa. I pamiętam, jak się w maju kończyło, to taki ból w sercu czułem, kurczę, że to się już skończyło. Powiedziałem, że na 2 roku tego nie będzie, bo już nie będzie czasu na ten wolontariat. Że przełożeni na przykład w sobotę czy coś też nie puszczą na ten wolontariat. Taka też tęsknota za tym. Potrzeba po prostu. Potrzeba bycia, otwarcia się, porozmawiania, bycia dla drugiego, nie zamykania się na moje problemy. Bo tak jak wcześniej też było, że moje problemy przy nich to naprawdę jest nic, nie? Że ja mam, tak jak życie studenckie, jakieś kolokwium, egzamin trudny czy coś, to tak naprawdę jest nic przy problemie, jak ktoś potężne długi, strata domu czy różne rzeczy, które na nich spadły. I po 1 roku, pamiętam, przełożeni wysłali mnie właśnie do Domu Miłosierdzia Bożego na ewangelizację nadmorską. Wtedy pierwszy raz zderzyłem się w ogóle z realiami Domu Miłosierdzia, jak to wygląda. I właśnie te pierwsze dni tych rekolekcji przeżyłem właśnie przyglądając się też posłudze w domu, bo pomagaliśmy przy wydawaniu posiłków, rozmawiałem też w domu z mieszkańcami. No i później wiadomo, wyjście na plażę, wakacje i powrót na 2 rok do seminarium. I ja rozpoczynając 2 rok seminarium i w moim sercu była właśnie taka myśl, kurczę, przecież tam w tym domu to jest ta odpowiedź na te moje pragnienia, na to chęć bycia dla drugiego, ale kolejna, ale jak? Przecież ja tu mam już śluby zakonne złożone, co ja teraz zrobię, jak to wszystko powiązać, tak bardzo, bardzo po ludzku, tak... Nie sądziłem, że Pan Bóg da mi odwagę, żeby podjąć decyzję, kończę tutaj, a zaczynam wszystko od nowa gdzie indziej na drugim końcu Polski, bo ja jestem rodem spod Rzeszowa i cała moja formacja była właśnie na południu Polski. Ale tak przebrnąłem 1 semestr i wtedy po zakończeniu sesji powiedziałem, Panie Boże, albo idę za Tobą tak, jak Ty mi to w sercu mówisz,
albo nie idę w ogóle, nie? Po jak mam iść za Tobą, to chcę iść cały, nie chcę iść, nie chcę siebie dawać po kawałku. Panie Boże, tak mnie rozkochałeś w sobie, że chcę być cały dla Ciebie, a skoro ja w sercu czuję, że Ty mi mówisz, że tam jest to, co chciałeś, nie? No to wtedy właśnie też poprosiłem, zrezygnowałem ze studiów, poprosiłem o przeniesienie z Krakowa, przełożeni mnie przenieśli do domu rekolekcyjnego w Zakopanem, tam też miałem posługiwać i tam już całkowicie dojrzała we mnie decyzja, że no to później już środowisko, ślubów. Ale chodzi mi jeszcze, jakby brat był uprzejmy, o ten moment. Wiem, że to są jakieś takie no, moje próby wyciągnięcia osobistych rzeczy, ale no to wszędzie się powtarza głos w sercu. Co to jest głos w sercu? Jak to zwykłemu człowiekowi wytłumaczyć, który jest szlachetny, jest uczciwy, jest porządny, ale nie ma głosu w sercu? Ja bym to ujął w taki sposób, że jak ja też to czułem, że będąc tam nawet u braci kapucynów, rozmawiając z tymi ubogimi i nagle już te kilka godzin minęło i ten ból taki, że musimy się rozstać, i kolejne spotkanie dopiero za tydzień, że chciało się częściej, chciało się więcej, chciało się z nimi być. Tak nawet myśl, Panie Boże, może nawet bez przerwy z nimi być, nie? Ale taki wewnętrzny strach, nie? Właśnie co powiedzą przełożeni, co powiedzą współbracia. Przecież charyzmat tamtego zgromadzenia to nie jest ciągła praca z osobami potrzebującymi, bezdomnymi. Nie, i ja już czułem w sercu, że to właśnie czułem w sercu. Wiedziałem, że to, co chcę robić, nie idzie z duchem charyzmatu tamtego zgromadzenia. Bardzo skomplikowane. Nie, no naprawdę, staram się to tak, staram się no, trochę racjonalnie to rozebrać. Oczywiście jestem osobą wierzącą i mam wyobraźnię, która mi podpowiada, jak to jest, ale chcę, żeby telewidzowie, a szczególnie ci, którzy nie potrzebują ewangelizacji, tylko pytają, jak żyć w obecnych czasach. Bo to bardzo różnie może wyglądać, poprzez nawet, że Pan Bóg daje konkretne sytuacje w życiu, które wskazują. Czytać znaki po prostu. Trzeba mieć oczy otwarte na Boże działanie i kochające serce, które potrafi to przyjąć. Bo jeśli moje serce nie będzie kochające, nie będzie otwarte na Boga, to nawet Pan Bóg, jak mi da jakiś potężny cud, to ja będę, tam przypadek, udało się, no raz się udało, nie? Dziękuję bardzo. Poznaliśmy się. To był wstęp dopiero. Teraz mam dla Was problem trochę filozoficzny. Przy tym problemie, ja go zaraz postawię, chciałbym, żebyście też w tym kontekście powiedzieli, bo mówimy o posłudze, ale nie wszyscy sobie uświadamiają. W Polsce jest w tej chwili 36 tysięcy osób bezdomnych według Urzędu Statystycznego, czyli to jest taki kołobrzeg, samo miasto składające się z ludzi bezdomnych. Oni są rozsiani w różnych miejscach, w różnych skupiskach. Szybka dygresja. Początek transformacji w Polsce, bezdomności nie było niby wcześniej. Jadę wiosną do Warszawy w jakichś tam sprawach, to jest 85-86 rok. I wysiadam na dworcu centralnym, który już był wtedy taką znaczącą bryłą architektoniczną i funkcjonował w świadomości jako coś przyjemnego, duża stacja kolejowa i bardzo dużo bezdomnych, ale to po prostu tłumy ludzi, przez które ciężko się było przejść, wyjść z tego dworca. A taki obraz, który mi został w głowie, który mi się przypomina, jak brat Tomasz mówił o Belgii i o ulicach, to nie wiem, czy jesteście sobie w stanie wyobrazić. Oni załatwiali swoje potrzeby fizjologiczne przed dworcem i ten mocz zamarzał. To były po prostu kaskady lodu, te
takiego pożółkłego. Oni wychodzili przez dworzec, załatwiali się i te wodospady zamarznięte zostały mi w głowie jako, no już pomijam sprawy zapachu i tak dalej, i tak dalej. No, bardzo mocne doznanie estetyczne. I jak wy mówicie o bezdomności teraz, to ja mam cały czas to w głowie, ten zapach, tą brak organizacji, wygląd fatalny, brak fryzjera, bezzębność najczęściej, te twarze zmęczone, ogorzałe, czy, no i przede wszystkim uzależnienia różnego typu, bo tam wszystko, co pamiętam, odbywało się wokół pomóż, daj pieniądze. Na co? Na alkohol wtedy. Narkotyki później się pojawiły. Więc pytając teraz o miłosierdzie, o tą rzeszę bezdomnych, chciałbym, żebyście powiedzieli o tym, co w waszej pamięci, oprócz człowieka jest, bo przecież to jest walka z taką materią, która jest no ciężka, no ciężko taką osobę przytulić czasami, to trzeba być jakimś herosem, żeby to przełamać, ten wewnętrzną izolację, jakby powiedzieć, żeby się do niego zbliżyć, zrozumieć intelektualnie okej, ale żeby fizycznie poczuć, jak to się dzieje. Rozpoczynamy drugą turę. Siostra Katarzyna, bardzo proszę. Dla mnie jedyną i taką sensowną motywacją jest Pan Bóg. Święty Wincenty, nasz założyciel, Święty Wincenty a Paulo, jest mistykiem miłosierdzia i mam mnóstwo cytatów, zdań, konferencji, nauk skierowanych do swoich synów duchowych i córek. I dla mnie przychodzi taka myśl tutaj, jak Pan mówi o tym obrazie ubóstwa, obliczu ubóstwa, że ja będę hipokrytką, jeśli powiem, że kocham Boga, jeśli nie kochają Go ci, których On kocha. I dla mnie Pan Bóg i drugi człowiek, człowiek ubogi, to jest jedna i ta sama osoba, ponieważ Bóg utożsamia się z ubogimi. I w moim przypadku posługa drugiemu człowiekowi to jest wyraz miłości do Pana Boga. Nie ma właściwie dla mnie innej drogi do Pana Boga, jak przed drugiego człowieka. Taki jest charyzmat świętego Wincentego i po tylu latach bycia w zgromadzeniu jestem tym przesiąknięta. Ale jak przełamać, powiem brutalnie, no, obrzydzenie fizyczne, bo przecież mamy atawistyczną potrzebę czystości, higieny, nie dlatego, że mamy, tylko że to jest po prostu dla naszego rozwoju bezpieczne. A tutaj się spotykamy z kimś, no najczęściej, ja nie wiem, czy ten obraz w tej chwili jest tak mocno degeneracyjny, wydaje mi się, że już nie, ale jednak no, jest ten taki ludzka obawa, że a może mnie zarazi, a może nie wiem, no mieliśmy wszystkie pandemie, przecież przechodziliśmy wcześniej HIV, narkomania, strzykawki, no to jest od strony takiej, jak siostra to przełamuje, jak się siostra... No chyba to jest to szaleństwo, to jest chyba takie, nie wiem, ja nie myślę o tym, bo ja w różnych sytuacjach byłam, moje początki w zgromadzeniu i pierwsi ubodzy to byli upośledzeni fizycznie, psychicznie, więc szło się na oddział do małych dzieci, nieraz człowiek był obkichany z wymiotowałych dzieci. Ja nie wiem, nie myślałam o tym, nie jest to przyjemna rzecz, ale nie myślałam nigdy w takim kontekście, że ja to zostawiam, bo mi się to nie podoba. Chyba nawet takie najbardziej smutne, biedne i nieporadne oblicza to właśnie chyba takie osoby przyciągają. I no, nigdy nie myślałam o tym, że ja sobie będę wybierać ubogich.
Jestem posłana dzisiaj do tych, no to idę właśnie do tych chorych, upośledzonych, ubogich, którzy nie panują nad swoimi reakcjami, zachowaniami. Potem zostałam posłana do przedszkola. Tam już jest inna forma ubóstwa, wychowanie, ukierunkowanie, takie właśnie odczytywanie, że te dzieci potrzebują Boga, wychowania, kultury i tak dalej. Potem ośrodek szkolno-wychowawczy, dom dziecka, znowu inne oblicze ubóstwa. W międzyczasie gdzieś spotykamy tych, którzy przychodzą po chleb, którzy opowiadają swoje biedy, ta bezdomność i takie różne... Ubóstwo ma różne oblicza, ale jeśli się idzie, to już się idzie i na całość się idzie. Ja po prostu nigdy nie szufladkowałam swojej posługi i nie mówiłam tym i tym tak, owszem, tu i tu nie. Chociaż w zgromadzeniu, to już tutaj podziwiam bardzo właśnie te takie stawianie pierwszych kroków, bo my już mamy przetarty szlak. 400 lat istnienia zgromadzenia, to już jest przetarty szlak. I ja mniej więcej wiem, jakie mamy placówki, czym się zajmujemy, jakie są potrzebne cechy, co w sobie kształtować i jak. Czuję się bezpiecznie bardzo. Aczkolwiek pandemia, wojna teraz, po prostu już myślę chyba w innych kategoriach. Nie jest dla mnie wielkim problemem smród, brud, ubóstwo, bo czasami tu w Kołobrzegu jest specyficzna też posługa, jest potężne ubóstwo moralne, duchowe, głód Boga, nawet nieświadomość tego, że ten człowiek potrzebuje Boga. Więc to jest wpisane w charyzmat, w życie. Nie stanowi to dla mnie problemu. Może mam inne problemy. Dziękuję bardzo. Belgia, ulica. Bezdomni na ulicy. Rozmawiałem, miałem przyjemność z bratem Tomaszem rozmawiać wcześniej i tytułem wstępu, no w Polsce to ubóstwo w ostatnich latach się zmniejszyło, tak nam się wydaje. Natomiast było dla mnie szokujące to świadectwo brata, że istnieje tak mocno w Belgii właśnie. Czyli proszę na początek powiedzieć o tym, jak brat przyjechał i zobaczył te rzeczy. Dziękuję za to pytanie, bo to łatwiejsza sprawa odpowiedzieć na to. Jeżeli chodzi o mój pierwszy kontakt z Belgią, pierwsze doświadczenie miasta, do którego przyjechałem na rozmowę jeszcze wtedy, kiedy wysiadłem z pociągu, przeszedłem dosłownie 10 metrów, 15. Pierwsze moje skojarzenie było, trafiłem do Kalkuty. Tu jest Kalkuta. Od razu wiedziałem, że to będzie moje miejsce, ponieważ ja się prawie przewracałem o tych bezdomnych na tym dworcu. Mnóstwo ludzi w śpiworach i tak dalej. Potem na mieście. U nas jest bardzo specyficzne miasto, ponieważ to jest miasto, gdzie były kopalnie, one są pozamykane, więc jest bardzo dużo, głównie narkomanów, młodych narkomanów na ulicy. I to jest specyfika tego miasta. Jest parę organizacji, które posługują, Bogu dzięki, że one są, ponieważ robią dobrą robotę, rozdają żarcie i tak dalej, ale nie ma takiego właśnie, takiej organizacji, która gdzieś tam by duchowo wychodziła. I kiedy ja przyjechałem, od razu wiedziałem, że tutaj trzeba będzie wyjść z Panem Bogiem, tylko trochę inaczej to wygląda niż w Polsce, bo Belgia jest no, oddalona od Pana Boga. Są gdzieś takie małe wysepki ludzi, którzy pragną tego Boga i szukają, ale to są bardzo małe wysepki. I moje zderzenie z tą ulicą to było przede wszystkim narkomania. Kiedyś miałem, pamiętam w moim życiu, 10 lat temu pierwsze takie spotkanie z narkomanem, który poprosił mnie, żeby mu pomóc. Uciekł z terapii, może nie uciekł, odszedł z terapii, to była chyba 10. jego terapia, którą porzucił. I poprosił mnie, żeby indywidualnie mu towarzyszyć. I to było moje pierwsze spotkanie z narkomanem, żeby tak jakby w oko towarzyszyć. Towarzyszyłem 10 lat, wyszedł. Dziś już ma narzeczoną, swoje mieszkanie. On trafił do mnie, mając 20 lat, nie mając nawet ukończonego gimnazjum. Dzisiaj już robił studia i tak dalej, więc to się udało, ale to było okupione też i cierpieniem, jakimś takim wyrzeczeniem się. A tam faktycznie trafiłem na ulicę, gdzie z początku myślałem, że będę pomagał im wyjść z tej ulicy. Dzisiaj już wiem, że w większości z nich nie pomogę. Mogę tylko dać im taką nadzieję i to jest moja posługa, misja.
dać im nadzieję na to, że chociaż miesiąc, dwa, żeby pożyli i poczuli się, że są ludźmi, że są kochani. A jak brat przełamuje, nawet siostra mówiła o tym, że nie czuje w ogóle dystansu, jak to w twoim przypadku jest? Ja miałem problem z tym smrodem i z tym wszystkim, z wszawicą i z tymi chorobami, ponieważ mówię, na ulicy są ludzie w stanie strasznym. I z początku dla mnie to było bardzo trudne przytulić takiego człowieka i jakoś musiałem się przełamywać, szczególnie, że oni tam się witają, przytulając i całując. Więc no, z początku to było dla mnie trudne. Nie starałem się tego okazać, tak? Ale faktycznie jak skończyłem spotkanie z takim człowiekiem, to szybko wyciągnąłem z plecaka jakieś, szczególnie że to była pandemia, wszystko i sobie zdezynfekowałem, raz sobie twarz zdezynfekowałem i myślałem, że się zapalę od razu, prawie jak świeca. Ale miałem z początku z tym problem. Potem to, co siostra powiedziała, bardzo ciekawe zdanie, myślę, że każdy z nas to gdzieś tu odczuwa. Potem przestałem o tym myśleć już. Nie? Myślę, że każdy z nas wychodzi tutaj, nasza posługa bierze swoje źródło z miłości Pana Boga, jakkolwiek ona jest pojmowana. Mówimy dużo o doświadczeniu Pana Boga. Ja myślę, że właśnie jak patrzy się przez pryzmat Pana Boga na człowieka, to potem ucieka już to gdzieś. Nie ma nie tego, jest ważne. Nie jest ważne. Czuję się fizycznie ten smród. Na początku tam, jest. Tak, ale gdzieś ja teraz nie mam problemu potrzymać za rękę, przytulić i tak dalej. Nie? Nawet się czuję dumny z tego, że jestem na ulicy i jakiś bezdomny mi przytula. To jest dla mnie takie wyróżnienie. Tak, Szczególnie mam tutaj na myśli też taki bardzo ciekawy przykład młodego człowieka, Axel, 22 lata, od 18 roku życia. Historia bardzo tragiczna, heroista i tak dalej. I człowiek, za którym biegałem 4 miesiące, żeby w ogóle z nim zagadać. Jak on mnie widział z daleka, to on już uciekał, spływał jak może. I po 4 miesiącach coś pękło w nim i zaczęliśmy rozmawiać. I teraz no, takie moje dziecko duchowe. I teraz jak wjeżdżałem do Polski, to on mówi, tylko pamiętaj, wróć, bo ja bez siebie nie dam rady już, nie? Więc on jest też w takiej stronie opłakany. To, co na mnie bardzo wielkie wrażenie zrobiło, to tam na ulicy publicznie ludzie sobie dają, wszykują heroinę, tam nikt się nie chowa z tym, tak? Że siedzą. Ja pamiętam, ja bardzo często jestem przy nim, kiedy oni się tam szprycują. I pamiętam kiedyś taki moment, że rozmawiałem z taką dziewczyną i ona nie mogła trafić, chyba 7 razy już trafiła, więc miała całą rękę pokrwawioną, ja już nie mogłem patrzeć i przyszła taka myśl, żeby zrobić jej ten zaszczyt, żeby podać jej narkotyk, bo się męczyła z tym. I wtedy tak pamiętam, że mnie to uderzyło, że gdzie jest koniec mój, tak? W którym momencie ja już powinienem sobie sam powiedzieć stop, bo ja widzę, że to idzie dalej, że ta posługa, ona jest nawet do takiego stopnia. To może być bulwersujące, że jak to podać komuś narkotyk, tylko że oni są w takim stanie już, nie? Że... No to jest właśnie ten dylemat miłosierdzia. Tak. Znaczy ja myślę, że miłosierdzie, tak powiem teraz taką definicję może, dla mnie osobiście miłosierdzie to jest kochać kogoś, kogo się już nie da kochać po ludzku. Nie? To jest dla mnie miłosierdzie, żeby kochać jeszcze dalej niż jak już się nie da. Nie? Czuję się na tym spotkaniu jak z jakimiś doktorami kościoła rozmowy. Bardzo ciekawe rzeczy mówicie. Dziękuję. Chciałem teraz poprosić pana Tadeusza, żeby, przypominam to, państwo razem pracują. Jak jest to w waszym przypadku? Bo tu jest posługa w zakonie, na ulicy. Tu też jest organizacja, jakby, która daje tą podstawę, no, bezpieczeństwo, krótko mówiąc. A wy macie dom. I do tego domu może różne osoby mogą przybyć w różnym nastawieniu, z różnym temperamentem, no już tak mówiąc delikatnie, no różnie może być. Znaczy to tak, no do tego domu właśnie trafiają ludzie i myślę, że to no, Pan Bóg po to ten dom właśnie gdzieś w tym miejscu przyszykował, że teraz troszkę mniej, ale tak pamiętam początki, to trafiali ludzie, których nikt nie chciał. Tak, złe nazewnictwo, ale którzy zostali wypisywani ze szpitala i z kartką wypisu w stanie dobrym, bo nie mieli żadnych dokumentów, zostawiani na ławkach, przywoziła ich policja. Przywozili jacyś ludzie, podrzucali pod dom takie, powiem z mniej drastycznie, że na przykład tak jak tutaj wszawica czy coś, że trzeba było szybko wszystko ściągać do pieca, bo się ruszało, strzyc, a tragedia polegała na tym, że no, strasznie też oponował, że butów nie ruszać, czy tam nogawki ściągać, no te buty trzeba było porozcinać,
I to była zima, te wcześniejsze, takie mroźniejsze, trzeba było nogi moczyć. I ja płakałem wtedy. Nie przeszkadzał mi ten smród, bo te nogi trzeba było moczyć w misce i skarpety, które z kolei schodziły ze skórą. Po prostu kapała surowica. No, myślę, że dla mnie to też było właśnie takie no, jakieś chyba potrzebne dla mnie jakoś, do mojego uczłowieczenia się, bo te życie takie w świecie, nazwijmy to, konsumpcjonizm, to wszystko co szło, to mnie skasowało całkowicie na takie sprawy, nie? Skasowało, to mnie uczłowieczyło, nie? Wcale nie, ten smród ludzki, tacy jesteśmy. Często spocimy się w chorobie, nikt nie pachnie ładnie, nie? Ja też, nie? Tylko, że zapomniałem o tym. Zapomniałem o tym. No, oczywiście te różne, czy tam HIV, czy coś, to jak to wchodziło, to sam mówiłem, że musimy relacje mieć, żeby bezpiecznie być dla siebie, nie? Był taki moment, że to był standard, nie? Po prostu. Ale mnie to po prostu nie przerażało, żeby się z nim witać, czy tam coś jeszcze. Wcześniejsze czasy, dużo właśnie opiatowców, którym właśnie nikt nie dawał, nawet jak oni stawali na nogi. Jeden taki, no nie będę mówił z nazwisk, to weteran szklanej pompki na niego w Polsce mówią, czyli jeszcze jak te były takie porcelanowe. Obecnie pisze ikony, fajnie tak na nogi stanął Boguś, nie? Także no, to zderzenie z tym wszystkim, myślę, prawdziwy świat, nie? Bo świat to nie są tylko miękkie fotele, najeść się dosyta no i tutaj też na przykład ten dom, myślę, nasze małżeństwo właśnie w ten sposób ukierunkował, że to jeszcze jest najmniejsza nędza, ta fizyczna. Mm-hmm. To jest najmniejsze. Wątek duchowa nędza, kolejny. Dziękuję serdecznie. Czy jeszcze tak? Nie, no właśnie też, że ten dom mnie tak ukierunkował, nas jako małżeństwo i takie spojrzenie na tą nędzę, na bezdomność, że ja postrzegam na dzień dzisiejszy, jest takie moje postrzeganie, że tą fizyczność człowieka, nawet i swoją, to na dzień dzisiejszy postrzegam, kiedyś była ona dla mnie bardzo ważna. Zajmowała mi jakby tak procentowo 80% mojego jestestwa. Dzisiaj się wywróciło. To jakieś moje bolączki, czy też kręgosłup boli, czy coś, czy tam, to już jest mało istotne dla mnie, nie? Jest siłę i tą taką nędzę trzeba szukać, po prostu ja szukam gdzie indziej, nie? Żeby tam leczyć, nie? Fizyczność i drobne rzeczy. To dochodzimy do poważnych problemów teraz, najważniejszych. Dziękuję bardzo. Teraz bardzo proszę brata Franciszka, siostrę Judytę i brata Wawrzyńca. Powiedzcie może po kolei, czy też spotykacie się z taką drastycznością, bo no, jak mówiliście w tej wizytówce swojej, to jesteście trochę młodsi, doświadczacie pewnej sytuacji dopiero. Tutaj mamy świadectwa no, dosyć drastyczne, już dalej nie brnę, bo... To delikatne. Delikatne, tak, bo wyszedłby jakiś program po prostu, no powiedzmy sobie, a nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zasygnalizować i się w tym znaleźć, więc jak to jest? U nas jest podobnie, tutaj u naszych braci i siostry. Wiele różnych sytuacji. I tak jak słuchałem, to przypomniały mi się takie dwie sytuacje. I może je opowiem tak szybciutko. Jedna, oprócz tego, że przychodzą do nas osoby bezdomne, potrzebujące do naszego domu i proszą o pomoc, to my też z braćmi czy z siostrami wychodzimy na ulicę miasta i szukamy ich. I pamiętam taką sytuację, jak z braćmi wyszliśmy, to była zima, wyszliśmy właśnie na miasto, szukając bezdomnych po różnych pustostanach i miejscach. Pamiętam takiego pana,
który był w bardzo opłakanym stanie. Wiadomo, zapachy i tak dalej, o czym teraz mówimy. I pamiętam, jak daliśmy mu kubek z gorącą herbatą, uśmiechnęliśmy się do niego, rozmawialiśmy jakby nigdy nic, normalnie po ludzku, właśnie po ludzku. I on tak zapłakał bardzo mocno i powiedział, że jesteśmy pierwsi, którzy podali mu kubek herbaty od wielu lat, bo nikt mu nie podał. I właśnie sobie tak wtedy pomyślałem, że nawet może być ta drastyczność zapachu, wyglądu, że dzisiejszy świat bardzo mocno nas uczy, żeby pachnieć, żeby być w porządku, żeby się ładnie zachowywać, być elokwentnym. A tak naprawdę chodzi o to, żeby widzieć w tym drugim człowieku, no człowieka, nie? Jego prawdziwą godność, która wynika też z tej godności Bożej, że Bóg go kocha. To ja mam też widzieć w nim Pana Jezusa, to oblicze Jezusa. I właśnie to bardzo tak zapamiętałem tą sytuację, że ten drugi człowiek, bo kiedy wejdziemy w tą historię jego życia, to dowiemy się, dlaczego tak się właśnie wydarzyło, dlaczego jest na ulicy, że my często możemy dać taką nalepkę, albo sobie nie poradził w życiu, albo coś tam, natomiast pod tą powierzchnią tej sytuacji jest ogromny dramat i tragedia tej drugiej osoby. I druga sytuacja, pamiętam, jak właśnie z bratem przyjmowaliśmy takiego mężczyznę, gdzie no, ogromny smród, też robaki po nim chodziły. Było trzeba go zdezynfekować, było trzeba go wymyć, bo nie miał siły. I pamiętam właśnie, że ten odór też tak po ludzku na mnie jakoś tak oddziaływał. I prosiłem Boga, żeby dał siłę. I dał siłę przede wszystkim do tego, żeby on we mnie widział, że ja przychodzę do niego z takim szacunkiem ogromnym. I pamiętam, że Bóg dał taką siłę, że ten smród mi nie przeszkadzał, że te robale mi nie przeszkadzały, które były na jego ciele, ubraniu, że to wszystko było trzeba włożyć do worka, spalić, żeby go też z godnością jakoś tak wymyć, ogolić jego głowę na łyso. I pamiętam takie niesamowite doświadczenie, kiedy tak bardzo prosiłem Pana Boga, żeby dał tą siłę, że właśnie w tym momencie, kiedy go goliliśmy, kiedy go myliśmy, z taką też godnością, żeby czuł się godnie, że nie jest gorszy, że nawet się śmialiśmy, rozmawialiśmy, że on doświadczał takiej miłości od drugiego człowieka. Nawet sam zaczął, był na początku taki skrępowany, wiadomo jak to jest, jak ktoś kogoś goli na łyso, jak mówi się, słuchaj, musimy wywrócić twoje te wszystkie ubrania, bo damy ci nowe. Musimy cię też pomóc ci umyć się, żebyśmy mogli to mocno i dobrze zdezynfekować twoje ciało. I pamiętam, że on potem też podziękował mnie, że ktoś w taki sposób, taki dobry i czuły, podszedł do niego. I tak sobie pomyślałem właśnie po tej całej sytuacji, że jak ważne jest to, by widzieć w tym drugim człowieku jego godność, nie? Pomimo tego smrodu, dlatego że tutaj jak mówimy, że możemy się zatrzymać tylko na tym, co powierzchowne, za to, że brudny, obrzygany, że gdzieś tutaj właśnie są fekalia, ale możemy to przełamać, jako człowiek mogę to przełamać i wyjść ponad to i stanąć na tym poziomie, że to jest dziecko Boże, nie? I też potrzebuje miłości i tej właśnie godności. No, czułość to jest coś, co, no to jest modne słowo ostatnio dosyć, ale wydaje się, że tu jest ta granica, bo charytatywność w Polsce i ośrodki pomocy społecznej i szpitale, no lecą, zrobią, podniosą, zadzwonimy na 112, przyjadą, zabiorą na nosze, pojadą, ale na ogół ci ludzie nie doznają tam czułości niestety, ponieważ no to jest, krótko mówiąc, administracja. Chciałem teraz siostrę Judytę poprosić, ażeby
powiedziała o swoim stosunku do tych przełamań, a także no, wzięła pod uwagę to, co było wcześniej powiedziane i jak siostra to widzi. Czy też zwróciłaby siostra uwagę na tą biedę duchową, czy ta bieda fizyczna jest ważniejsza jeszcze? Tak sobie teraz pomyślałam, słuchając poprzednich wypowiedzi, o życiu Pana Jezusa, że On od samego początku właśnie żył w takich warunkach, o których my mówimy, że samo Jego przyjście na świat było właśnie w takich warunkach, że będąc obok zwierząt, no na pewno nie doświadczał tam pięknych zapachów, wręcz przeciwnie. Potem wizyta pasterzy, kogoś, kto żył na marginesie społeczeństwa. To byli ludzie, którzy różne złe rzeczy robili w życiu, byli odsunięci od społeczeństwa, ludzie, którzy będąc przy zwierzętach też pięknie nie pachnieli. Więc taki był początek życia Pana Jezusa i później lata, kiedy głosił Ewangelię, też otaczał się właśnie ludźmi, którzy byli na marginesie, że to też było gorszące dla faryzeuszy. I jeśli ktoś chce naśladować Jezusa, chce iść Jego drogą, no to też musi właśnie żyć tak jak On. I osoby, które poświęcają swoje życie Bogu, właśnie to jest też takim wyznacznikiem tego, jak mają żyć, żeby iść tą drogą, naśladować Pana Jezusa we wszystkim. Więc to, co my czynimy właśnie też pomagając najuboższym, otaczając się tymi, którzy przez innych są wzgardzeni, tymi, którzy nie roztaczają wokół siebie pięknego zapachu, to jest właśnie ta droga, do której Jezus zaprasza. A tak osobiście, to może początki były dla mnie trudne, właśnie też taki zapach może też jakąś przeszkodą dla mnie był, ale teraz to stało się jakąś normalnością i tak jak siostra tu powiedziała, to właśnie najczęściej tak jest, że taka osoba, która nawet spośród tych wszystkich bezdomnych wygląda tak no, najbardziej tragicznie, której wygląd mógłby odpychać, właśnie on przyciąga, że w takim życiu z Bogiem jest wiele takich paradoksów, że ktoś, kto żyjąc tak normalnie, może nawet żyjąc bez Boga, kogoś takiego by odepchnął od siebie, a ten, kto właśnie chce naśladować Jezusa, to umie też spojrzeć zupełnie inaczej na taką osobę i ja też patrząc na swoje życie wcześniejsze, kiedy Bóg był bardziej tradycją dla mnie niż kimś żywym, kogo chcę naśladować, to wtedy takie osoby w sumie jakoś, nie wiem, nie miały dla mnie znaczenia, może gdzieś tam je mijałam na ulicy, a teraz serce też jest tak wyczulone na taką nędzę ludzką, że takiego kogoś się zauważa i chce się do niego podejść, do kogoś, kto odepchnąłby swoim wyglądem kogoś innego. Wybrani do czułości i wrażliwości. Ledwo poznaliśmy się, mówię o was, że zostaliście wybrani do czułości i wrażliwości. Ledwo poznaliśmy się, no czas nam się straszliwie wytopił, także brata Wawrzyńca już poproszę o tak konkluzję końcową tego spotkania i ten główny problem miłosierdzia. No i pojawił się kolejny, ubogość ducha, czyli rola miłosierdzia w tym wszystkim rozumieniu całości tego obrazu, który został przedstawiony. Zgodność miłosierdzia ze sprawiedliwością, o ile się da, i ubogość ducha. Czy cierpimy na tą chorobę ubogości duchowej? Czy brat to obserwuje w swoim środowisku, biorąc pod uwagę te wszystkie świadectwa, które były tutaj? Jak najbardziej. To jest chyba z tego, co obserwuję w Koszalinie naokoło, to jest chyba największy problem, że brak Boga, że osoba uboga, to właśnie to nie jest tylko ten, który nie ma domu, nie ma mieszkania, nie ma gdzie żyć. Ubogi to jest właśnie ten, któremu brakuje rzeczy niezbędnych do życia, a Bóg jest osobą niezbędną każdemu z nas do życia.
I o ile bezdomność, alkoholizm, narkomanie widać, i ona krzyczy do nas z ulicy, z dworców, z pustostanów, ona krzyczy tak, do nas. To jest widoczne. Ale bieda duchowa nie krzyczy. To jest bieda zamknięta w sobie, to jest bieda serca, bieda sumienia, bieda też rozumu. I ona zamyka każdego w środku. Każdy też, tak myślę, że z nas ma takie doświadczenie, gdzie ten Pan Bóg jakby się przed nami gdzieś ukrył. To, co też Jan od Krzyża mówi, ta noc ciemna, nie? I tego na zewnątrz nie widać, a serce krwawi, serce boli. I nie widać, nie podejdę do kogoś i nie powiem, słuchaj, widzę po tobie, że nie znasz Boga, nie? Nie, muszę pójść, muszę porozmawiać. Otwartość na drugiego człowieka, podejście do drugiej osoby jak do tajemnicy. Tajemnicy, gdzie ta konkretna osoba ma swoją relację z Bogiem. I ja nie mogę też z butami wchodzić w te relacje, bo to są rzeczy, relacja z Bogiem jest relacją bardzo intymną. I nikt nie chce, żeby między moją relacją a Pan Boga ktoś wchodził na siłę. I ja to też muszę szanować, pozdrażę kogoś do siebie i do Pana Boga, nie daj Boże. Ale powoli mówić Mu. My też mamy w charyzmacie proste głoszenie słowa. Co to jest? To jest to, że ja mówię, słuchaj, Pan Bóg w moim życiu przyszedł i działał w taki sposób. I jestem pewien, że w Twoim życiu Pan Bóg działa ogromne rzeczy. Tylko chciej to zobaczyć. Ale czy można powiedzieć tutaj, to też będzie wątek dla siostry Katarzyny i kolejnych, czy można powiedzieć, że to, czego wy doświadczacie, to, co opowiedzieliście, od głosu serca poczynając, kończąc na tej posłudze i lękach, obawach, i czy to, co czujecie w tej chwili, to jest przygrywka, to są warsztaty do tego, o czym brat powiedział, czyli do tego, żeby zabrać się za ducha. Czy to jest taki jakby wstęp do tego, że miłosierdzie dla bliźniego i dopiero później zrozumiemy, o co chodzi z Panem Bogiem? Sprawa też tak wygląda, że jeżeli ktoś jest głodny, brudny, śmierdzący i ja mu zacznę mówić na dzień dobry, słuchaj, Bóg jest wielki, Bóg cię kocha, on nie będzie mnie słuchał. No tak. Czyli trzeba zacząć... On musi najpierw dostać coś do zjedzenia, musi się napić, musi, nie wiem, umyć się, musi znaleźć dom. I to już jest pierwsze głoszenie Ewangelii. Nie słowem, ale czynem. Na słowo przyjdzie czas później. On najpierw musi tę miłość doświadczyć, zobaczyć i potem mu dopiero mówić słowami o tym, który sam jest miłością. Długa droga przed nami. Siostra Katarzyna. Słynne powiedzenie świętego Wincentego, najpierw dajcie im chleb, dopiero potem zacznijcie ewangelizować. To jest takie logiczne, to jest Ewangelia, to nic nowego nikt nie wymyśla. Taka jest Ewangelia, jeśli tak poczytamy i porozważamy życie Pana Jezusa, tak jak się tutaj Judyta mówiła, to my tutaj nowych rzeczy nie odkrywamy. Przypomina mi się jeszcze taki wątek, ja się będę podpierała świętym Wincentem, bo to jest nasz ojciec, nasz mistrz, my za nim idziemy, naśladujemy Chrystusa jego sposobem. Kiedy umierał święty Wincenty, a Paulo zawołał najmłodszą siostrę miłosierdzia, przy nowo powstałym zgromadzeniu w 1660 roku i powiedział jej słowa, które my dzisiaj uważamy za testament. I powiedział między innymi takie słowa do siostry Joanny, że ubodzy muszą wybaczyć ci chleb, który im dajesz. My medytujemy te słowa do dzisiejszego dnia, czyli tak jakby zdziwione, my musimy tak im podać chleb, żeby oni nam jeszcze to podawanie chleba wybaczyli. Ten podawany chleb jest oczywiście w cudzysłowiu, bo to jest każda posługa miłosierdzia, ale rzeczywiście to jest łaska dla nas, że my mamy tych ubogich, bo oni są dla nas jakby taką wizą do nieba.
Tego się nie da powiedzieć w takiej debacie i w kilku słowach. To po prostu, to jest takie normalne, to ma się stać normalne dla nas. Ubodzy są skarbem Kościoła. I my nie możemy odgrodzić naszej wiary, życia, miłości do Pana Boga od odgrodzenia się od drugiego człowieka. Pierwszym ubogim jest moja siostra, brat, każdy człowiek. I my sobie nawzajem pomagamy, też przybliżamy tego Pana Boga poprzez nasze życie. Tego nie idzie odłączyć. W Belgii pewnie problem jest bardziej skomplikowany, bo też społeczeństwa wyżej cokolwiek rozwinięte od nas, no w lepszej sytuacji są jeszcze mniej odporne na ewangelizację, czyli no w ogóle na głoszenie, bo to tak jak tutaj siostra powiedziała, no najpierw nakarmimy, ubierzemy, później spróbujmy porozmawiać, ale to jest chyba problem Europy. No. Nie tak dawno papież Franciszek powiedział, że Europa jest w takim kryzysie właśnie duchowym, że ta bezdomność fizyczna, o której tutaj dzisiaj mówimy, jest mniej dotkliwa, no wręcz można byłoby powiedzieć. Ona jest w odbiorze ciężka, ale w porównaniu ze spustoszeniem, które robi ubogość duchowa. Ubóstwo duchowe. Jakby rodzi właściwie jedno ubóstwo, rodzi drugie ubóstwo. I zaniedbanie jednego jest niebezpieczne, ponieważ to idzie w parze jedno z drugim. To znaczy, myślę, że to ubóstwo takie fizyczne i materialne jest wynikiem ubóstwa duchowego. Duchowego. Bardzo proszę. Znaczy, ja myślę, że tutaj ciężko już dołożyć cokolwiek, bo wszyscy prawie wyczerpali tutaj, jeżeli chodzi. Ja myślę, że sprawa jest prosta, przez żołądek do serca, tak? Jeżeli to, co tutaj brat mówił i siostra, że najpierw miłosierdzie czyn, a potem serce samo się otworzy na działanie. Albo utwardzi. No właśnie, nie ma pewności. Znaczy ja myślę, że ja mam takie doświadczenie też w Nicei, kiedy byłem na ulicy, rozwoziłem żarcie wieczorem, już późnym wieczorem, to było 12 w nocy. I pamiętam, wyszedłem i taki chłopak młody podchodzi do mnie z Afryki i mówi, tam jeszcze są bezdomni gdzieś. No i co, ja poszedłem, dałem to jedzonko, wróciłem i podszedłem do niego i mówię, słuchaj, dzięki, fajnie, że powiedziałeś, w ogóle coś miłego powiedziałem, nawet nie wiem co. I od tego momentu mówię to w kontekście jakiegoś nawet słowa, że nawet dobre słowo potrafi człowieka otworzyć, nie? I potem nagle się zobaczyłem, że on bardzo jakoś się przywiązał do mnie i tak dalej. I w pewnym momencie zaczął do mnie mówić tata. I tak tata, 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 tata. I za jakiś czas przyszedł do mnie i mówi tak, tata, jak ja będę chciał wziąć ślub z narzeczoną, to ja najpierw przyjdę do ciebie, ją przedstawię. Jeżeli ty ją zaakceptujesz, to ja wezmę z nią ślub. Ja wtedy tak mieszczenia opadła, sobie myślę, sprawdziłem w dowodzie, no nie ma syna. No. I potem rozmawiałem z takim znajomym, mówię, słuchaj, w ich kulturze, jak ktoś mówi tata, on cię adoptował jako swojego ojca, to znaczy, że ty jesteś jego tatą, że on ci już naprawdę, jak on ci mówi, że przyjdzie z babą, żeby ją przedstawić, to znaczy, że on dla niego jesteś już ojcem, że on cię tak mocno jakoś zaakceptował. I to dla mnie było tak do tej pory, zresztą notabene, cały czas mówi tata i tak dalej. Mamy bardzo dobry kontakt. I to jest właśnie ta potęga miłości, że jak damy nawet dobre słowo, jakiś malutki kawałek, okruch dobrego słowa, powoduje, że ludzie naprawdę się otwierają, że otwierają swoje serca. To, co mówił brat Albert, bądźmy dobrzy jak chleb. I myślę, że to jest właśnie to, nie? Że najpierw czyn i ten czyn miłości. Podstawą ubóstwa to jest brak miłości. Tam, gdzie nie ma miłości, zaczyna się ubóstwo. Na jakimkolwiek etapie, czy to będzie duchowe, czy materialne, czy psychiczne, czy brak miłości powoduje ubóstwo. Nie? I mi się daje, że jeżeli będziemy dzielili... Ciekawostką jest tego taką, że ten chłopak, który adoptował mnie swojego ojca, jest takim mocnym muzułmaninem, więc to jest też takie bardzo niesamowite. Ja zakonnik, on muzułmanin nawet ostatnio mnie gonił, bo był post, a oni mieli ramadan i ja nie przestrzegałem postu, ale on za to ramadan za mnie, więc...
Zrozumieliście się na hasłach miłości. Musimy się żegnać powoli, czyli poproszę was teraz, zanim powiemy do zobaczenia, czy wytrwacie? Czy wytrwacie, panie Tadeuszu? Czy wytrwacie, czy się nie zachwiejecie, nie zniechęcicie? Czy będziecie dawać świadectwo? No i jeszcze słowo o mediach, bo pan wspominał, że unikacie tam, że to są sprawy pozamedialne. No, wydaje się, że w obecnym świecie, jeżeli nie będzie w przestrzeni publicznej podobnych rozmów, jak ta dzisiaj tutaj, to ubóstwo duchowe będzie postępować, więc to proszę się odnieść. Czy wytrwacie i no, jak dalej pan widzi tą posługę i świadomość społeczną, bo świadomość społeczna wydaje się być podstawową, bo no, jeszcze jedno zdanie, bo wybudujemy te piękne szpitale, te piękne sanatoria, przeznaczymy w budżecie państwa więcej na opiekę społeczną, na szczepionki, na place zabaw. Ale tam, co siostra mówiła, no, czegoś braknie. Ja może powiem odnośnie do mediów. To nie tyle, że unikamy, bo my często gdzieś też jedziemy, proszą nas na różne spotkania, jedziemy z Elą i z tymi, którzy też u nas są, albo którzy już weszli, żyją już teraz, pełnią życia i też fajnie rozkwitają, bo taki dar dostali właśnie od Pana Boga też, że i oni świadczą swoim życiem. Tylko, że no, bezpiecznie, nie wiem, no, tak jest, że my bezpiecznie czujemy się właśnie w tym miejscu, żeby się wycofywać. Nie? Jak ktoś ma nas znaleźć, to nas znajdzie i tak jest od tylu lat. Pukają księdza Krzysztofa, nie to, żeby mu cukrować, ale znamy go. Musimy też zaufać komuś. Jemu ufamy i dlatego się zgodziliśmy. Nie? Nieraz różnie to jest przedstawiane, chociaż nie są media, które mówią, że jesteśmy mediami takimi wspierającymi, a to się różnie później kończy. Krzywdzą tych, o których się mówi, różnie. To tyle tak by było o tych szpitalach, które no, tutaj o tym... I wytrwaniu. O wytrwaniu... To dla mnie trochę takie dziwne pytanie, bo tak, nieraz urodziła moja mama i też, nie wiem, nie pamiętam tego, drugie narodziny pamiętam, właśnie te, o których wspominałem, że gdzieś razem, wspólnie przyszedł jakoś, byliśmy w łonie przez jakiś czas pod osłonką, ale w którymś momencie pach i też krzyczyliśmy, że kurczę, nie, co to inny świat jakiś ten był taki, z powrotem wepchaj nas i ten, ale nie, Pan Bóg kopa zasadził i w drogę. I tu o wytrwaniu myślę, że nie ma. Te życie, ktoś by musiał spróbować, mi ciężko powiedzieć. Ktoś z boku patrzy, mówi, że kurczę, ciężkie, takie, jak wy czas macie. Ja mówię, Pan Bóg jest dobrym organizatorem, mamy czas, mam czas dla swojej żony, mam dla swojego syna, dla innych ludzi, po prostu mam czas. Nie? I te życie, myślę, że to jest, dla mnie to jest dobre życie. To ja o wytrwaniu, jakby to miało być wytrwanie, to nieporozumienie. Ja kiedyś trwałem, różne sobie tam okresy, coś, trzeba w pracy nawet, dobra, sprężę się, wytrzymam nawet jak ciężko. Tutaj nie ma czegoś takiego. Pytam prowokacyjnie. Nagroda jest przednia. Tak. Też świadomość tego, że ten, który do mnie trafia, to rozmawialiśmy o różnych rzeczach, o fizyczności, o duchowości. Dla mnie najważniejsze, żebym się mógł z tym człowiekiem razem kiedyś spotkać. Właśnie tym, którym Pan Bóg mi dał. Nie umrzeć, tylko razem się cieszyć. I to myślę, taki cel jest i taka moc, która, świadomość moja, że tu nie ma żartów. My nie rozmawiamy o tym, czy on będzie miał nogę, czy łudną, czy on będzie miał się dobrze, czy będzie miał depresję. To są drobne rzeczy. A najważniejsza rzecz to jest o zbawienie, nie? To jest... Zgadzamy się przez aklamację, tak? To będę się żegnał. Dobrze? Dziękuję serdecznie. Chyba, że jest coś, co trzeba koniecznie powiedzieć w ostatnich minutach naszego spotkania. Bardzo. Ja jeszcze chciałem właśnie powiedzieć, bo mojej żony dzisiaj nie widać, ale ona jest właśnie też takim, no, jedną częścią mnie, tu się stoi z boku.
No, że w ogóle, że ona jest, że to jest taki najpiękniejszy dar od Pana Boga, który dostałem też i przez nią też oglądając drugiego człowieka, no to wiem, jaki on jest dobry, bo pierwsze doświadczenie takiego mojego tatka, który się pogubił, to była właśnie Ela. Dopiero wtedy odkryłem, mówię, kurczę, Pan Bóg dobry, dał mi taką kobietę. Nie? Wszyscy tu dzisiaj podkreślają ten głos w sercu. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Kończy się debata w ramach Kołobrzeskiego Areopagu Wiary, którą zorganizował portal Kołobrzeg Wiary i internetowa telewizja diecezjalna Dobre Media. Rozmawialiśmy o Bogu wśród bezdomnych. Dużo się od Was nauczyłem. Dziękuję Wam bardzo i przypominam, że mieliśmy przyjemność gościć siostrę Katarzynę ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego Apollo. Dziękuję serdecznie. Brata Tomasza Ciesielskiego, kołobrzeżanina, który posługuje w Belgii. Serdeczne dzięki. Pan Tadeusz i pani Ela za kulisami. Lewandowscy, którzy prowadzą dom Świętego Michała Archanioła koło Lipia, tak, na Roli. I gościliśmy mocną ekipę koszalińską. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za przybycie. Brat Franciszek i brat Wawrzyniec, to jest zgromadzenie bracia Miłosiernego Pana i z tego samego zgromadzenia, ale to jest zgromadzenie sióstr. To jest siostra Judyta, siostry Miłosiernego Pana. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję ekipie realizującej program za cierpliwe słuchanie naszej rozmowy i przekazywanie internautom. Serdecznie pozdrawiamy internautów i do zobaczenia na kolejnym Areopagu Wiary Kołobrzeskim, zapewne już niebawem. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.